zaglądaliśmy do funkcjonowania placówek, naprawdę tam jest kilka stron konkursów, które się odbywają. Rzeczywiście, no nie jestem, nie byłam w stanie, drodzy Państwo, być może to jest moja wina, może słabo wykonywałam ten urząd, powierzone mi zadanie, nie byłam w stanie sprawdzić wszystkich konkursów, w każdej placówce, czy one się odbywają, bo może... To było właśnie bardzo sezonaliście, bardzo cała masa konkursów. Najbardziej nam zależy na tych sportach, tak? Na arenie międzyszkolnej. Żeby w Rumi wiedzieli, ej, hello, te dzieciaki siódemki też są BB. Poszły teraz, nie mówię, bo potem... Wszystkie dzieci są BB. Nie ma tutaj lepszych kosztów. Były jakieś wysokie dosyć miejsca, więc można, można. A dzieci są bardzo kręgne. Ale poszły tylko do tego, że żeńskie zaniowo. Jeszcze coś chciałam powiedzieć właśnie, przepraszam, odnośnie wczorajszej wizyty w dziesiątce. Ty tą dziesiątkę, ty o siódemkę patrzę, nie o pani Beata będzie bardzo, bardzo zadowolona z dzisiejszej Państwa wypowiedzi. Zauważyłam, że tam jest ta drukarka 3D i nie widziałam jakby takiego urządzenia nigdy na żywo. Ale to jest z programu, bo to się zaszło. A pani też Akademia Przyszłości. No właśnie, wtedy dala stoi w kartonie nie rozwoju. Właśnie chciałam to powiedzieć, że wczoraj zostałam uświadomiona, że wszystkie szkoły w Rumi otrzymały te drukarki i że w naszej szkole też takie coś jest. Może jest, tylko... Jest, na pewno wiem, że mamy jakieś maszyny też do szycia. Ale to jest od 2 lat. Znaczy nie, ja mówię, że to mamy, ale jeszcze nie mamy pracowo. One są u nas. I wiem, że z tej Akademii Przyszłości chyba wszystkie szkoły dostały. Do widzenia. Znaczy wszystkie szkoły z Akademii mają to samo? Laboratoria Przyszłości. Mówię, ale nasz laboratorium mają to samo? Znaczy tam było część wyposażenia, było obligatoryjne dla każdej placówki, to był katalog. Wszystkie szkoły, podzielone na pracownie, właśnie między innymi to będzie ta pracownia tej drukarki 3D, ta by się chyba... Tak, my mamy, a maszyny, wiem, że dziewczyny mówią, że na razie jeszcze nie mamy sali. Tak. I z każdej prawdziwą salę, to są szkoły, więc tego chcę katalog wybierać. Ale miałam też pewną dowolność, więc tutaj... No ale jak jest i stoi 2 lata? U nas drukujemy sobie. Nie wiem, jak to jest. A jest? Jest, w sali informatycznej, tam gdzie są narady nasze wszystkie. Oczywiście nagrywane, nie? Nie wiem, czy to jest dodatkowe zajęcia z informatyki, nie? Ale u nas drukuje się normalnie, wtedy jakieś tam potrzeby. Ale ja mówię o tej D3. No tak, 3D. Wczoraj pani drukowała na przykład. Tak, wczoraj była taka drukarka. Wczoraj pisała, że drukowała. Ale informatyczny, bo one tam muszą być jakieś rzeczy. Dobra, żeby nie przyciągać, bo państwo też tu mają jeszcze dużo, pewnie do opowiedzenia, porozmawiania się. Już emocje po sobie mam. To znaczy, powiem Państwu tak, no chciałabym to powiedzieć, bo chciałam, żeby to wybrzmiało. Tak, jesteśmy już na takim etapie, powiem nie na Gazety Wyborczej, dokładnie chodzi o dziennikarzy, z którym mamy już kontakt. I no i telewizja, program Państwo w Państwie. Czy to zrobimy? My cały czas uważamy, że rozmowa. Oni władzy nie mają. Z naszą dyrekcją nie ma o czym rozmawiać, bo w ogóle jak nas widzą, to drzwi zamykają po prostu, jakbyśmy nie wiem, co tam miały zrobić. Okej, jesteśmy tu, chcemy rozmawiać, chcemy dać jeszcze szansę. Nie wiemy, gdzie mamy już pisać, bo opinie z każdej instytucji, od sanepidu do, nie wiem, do ochrony środowiska, wszystkie są po prostu pozytywne. Więc już zaczęliśmy się zastanawiać, czy to może jednak coś z nami jest nie tak, że może faktycznie, kurczę, te dzieci mają tam super, ale... Wczorajszej wizycie? Oj, ta z tą dziesiątką. Przepraszam za koleżankę, ona się po prostu chyba nie będzie nieotwarte, bo mamy za dużo dzieci. Dzwoniłam się pytała o te nieotwarte szóstce, tak? Dzwoniłam. Chciałabym dokończyć. Ale jakaś odpowiedź jest, bo ja nawet nie wiem, będą? Chyba nie my. Nie. Ze względu na to, że jesteśmy przeładowani jeszcze cały czas. Dokładnie. I ósemce też nie planują ewentualnie adaptacyjne do przed szkoły. Ale to na razie ja wiem. Szkoły średnie zawsze robią. Więc naprawdę, jesteśmy już ku temu, żeby po prostu już nie widzimy żadnej instytucji, nawet z kuratorium. No, pani z kuratorem bardzo nas zawiodła, łącznie z panem dyrektorem, gdzie był do nas przychylny, a potem w końcu się okazało, że przyszła pani na kontrolę i miała wszystkie nasze informacje, które myśmy dyrektorowi podali. Gdzie ma wejść, gdzie ma zajrzeć, gdzie są dokumenty. Myśmy wszystko mu podali na tacy. I to było przykre, to był cios. Po prostu dostaliśmy twarz. Poddaliśmy się, ale stwierdziliśmy, że kurczę, jak nas wszyscy motywują, weźcie napiszcie do tej
telewizji. Weźcie zadzwońcie do tego dziennikarza, z którym mamy już kontakt. Bo i nie widzimy chyba już innej drogi. Nie chcielibyśmy tego robić, bo uważam, że po co? Ale z drugiej strony sobie myślę, że jakbyśmy to zrobili, może w końcu to by się ktoś przerwał. Ktoś by to przerwał. Bo nie mieli problemu. To znaczy, nie chcemy tego robić. Proszę Państwa, a propos kontroli. Wszelkiego rodzaju kontrole instytucji zewnętrznych, one informują danego pracodawcę, w jakim zakresie ta kontrola będzie się odbywała. I się przygotowują. I to dotyczy i kuratorium, i Państwowej Inspekcji Pracy. Nie ma tak, że przychodzi o godzinie 8 pani sekretarka i wchodzi razem osoba, jakiś inspektor. Nie, one są umówione na określony dzień, określoną godzinę. Będziemy kontrolować takie, a nie inne dokumenty. Dyrektor nawet w weekend siedziała już przed kontrolą z pracy. Także tutaj w tej chwili tak wygląda kontrola. No. Co pani prezes powiedziała, kontrola musi być zapowiedziana na co najmniej 7 dni wcześniej z wykazaniem pełnego zakresu kontroli. Tak. Na miejscu, też może wejść. Na miejscu ten zespół kontrolny, czy osoba kontrolna może poprosić o jakieś dokumenty o czynności spoza tego wykazanego, natomiast kierownik jednostki obsługujący tą kontrolę może wcale mu tego nie ułatwić, odmówić, tak? Z racji tego, że nie było wcześniej wskazane. Ale jak są kontrole z sanepidu na interwencję, wcale się nikt nie zapowiada. Przychodzi i... Ale to mówimy o kontroli, gdzie... Tak nic samo nie działa? Nie, sanepid też zapowiada. Mówi o kontroli, która jest wymuszona sytuacją zagrożenia życia bądź zdrowia. Tak. Dobrze, to żeby to zakończyć. Co mamy zrobić, żeby ktoś spojrzał na ten problem jeszcze raz, ale dogłębnie. Bo my nie chcemy, naprawdę nie chcemy robić bruty na całą Polskę. Dlaczego? Ale jesteśmy, bo nie. Ja chcę. Będziemy wszystkich będziemy kontrolować. Każdego. Mi to nie zależy mi na tym. Bardzo proszę wyczerpać te dwa kierunki. Wszyscy na rynek. Prezes pokierowała bardzo dobrze komisja dyscyplinarna przy kuratorium. Działająca przy patologia. To jest pierwsze. Drugie, komisja skarg i wniosków na działalność dyrektora. Złożona do Urzędu Miasta. Drodzy Państwo, przypuszczam, że już my nie będziemy, nawet jeżeli będziemy dopisani do komisji, przypuszczam, że to już nowa komisja. Pani Karolina już nie będzie. Komisja skarg i wniosków? Rady Miejskiej Unii. Mogą Państwo podłączyć do wiadomości organ prowadzący, czyli burmistrza. Mogą Państwo przewodniczącego Rady, Rzecznika Praw Dziecka. Skargi na dyrektora. Tak, bo to chcecie. Tak, w sprawie skargi na działalność dyrektora placówki. I wówczas komisja rzeczywiście rozpatruje skargę. Później swoją decyzję przedstawia na Radzie Miejskiej, gdzie cała Rada poddaje pod głosowanie sposób rozpatrzenia skargi przez komisję. Tak więc to nie tylko zostaje w komisji, to później dalej jest przekazywane na posiedzenie nie komisji, tylko sesji, gdzie wszyscy radni będą mogli się zapoznać z problemem danym i z daną skargą. Przypomnieć, że myśmy mieli taką konfrontację dyrekcja, burmistrz, żeby nie było, że my nie chcieliśmy rozmawiać. Myśmy świetnie się przygotowali. Było zdziwienie wszystkich, bo było nas ponad 100 osób w małej sali, gdzie było mało przystojnie przygotowane, bo myśleli, że przyjdą te, jak to nas nazywają, matki wariatki. Tak. Przyszło ponad 100 osób i wszyscy nie bali się mówić tego prosto w twarz, po prostu do kobiety. Jesteś nieudolna, bo jest nieudolna i to nie ma po co się oszukiwać, bo z takiej pięknej szkoły zrobiła bałagan. Ona się do niczego nie nadaje. I to wszyscy, my to wiemy, żeby wszyscy o tym wiecie, że wiecie, to jest informacja z zewnątrz,
Pani Sportowska na pewno dużo więcej rzeczy wie. Na pewno. O, pani Asiu, a pani nam tutaj zaraz. My mamy też jeszcze. Jeszcze będzie zdziwienie. Tyle zwolnień w szkole. My wiemy, obserwujemy, również. I to jest po prostu dla nas to było nie do pomyślenia, że wszyscy nauczyciele, było nam mówione, że nauczyciele nie chcieli pracować z takimi maluszkami, bo byli przyzwyczajeni z gimnazjum. Nieprawda. Poszli do dziesiątki. Nie umiała nam. Pani konsekwentnie, promocja, naprawdę przekażemy Pani bardzo. Nie mogliśmy tego przebić. Tłumaczyliśmy, dlaczego żadne związki zawodowe się nie zainteresowały. Dlaczego były takie, też były na nią skargi. Takie masowe to były zwolnienia. I to nie jedna. Osoba, dwie. U Pani Wójcik też były skargi. Były. Żeby tak nie było za dużo. Nie od nauczycieli, nie od nas. Myślę, że Pani Sporkowska była w tym towarzystwie, więc... No znam. Z pewnością ma tajną wiedzę, ale to może nie być na komisji. Drodzy Państwo, ja tutaj zapisałam bardzo dużo hasłowo z tym, z czym Państwo przyszli. A jeszcze odnośnie, bo tam było właśnie odnośnie o tych oświadczeń majątkowych. Troszkę ośmiesza nas wpis Pani Dyrektor w oświadczeniu majątkowym w nawiasie widziałem dla Pana K i reszty zainteresowanych. Tak, ja to wiem. Ja mam to przy sobie. Mogę Wam pokazać. Nie, ale ja to widziałem, ja mam to przy sobie. Ja mam wszystkie oświadczenia przy sobie, mogę Wam pokazać. Ale nie jest. Fajnie zarobki ma też, nie? 270 tysięcy na rękę. Oni wszyscy przychodzą tu robić pieniądze. Prawda jest taka, że oświadczenia majątkowe radnych podlegają wstępnej kontroli przewodniczącego Rady Miasta, natomiast jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników szkół, jednostek administracyjnych, to tym się zajmuje burmistrz. I powiem Państwu znowu tak, możemy się z moim kolegą... Ale to od strony formalnej przewodniczącego. Jeżeli mogę się nie zgodzić, to jest moim kolegą, bo powiedzmy sobie, że procedura jest taka, jeżeli ja jako burmistrz miasta zobaczyłbym takie oświadczenie majątkowe z takim dopiskiem, to bym zaprosił takiego dyrektora i po prostu nieformalnie powiedziałbym: Pani dyrektor, proszę na nowo wypełnić takie oświadczenie, tak, bez takich wpisów, bo tutaj są odpowiednie przepisy, które jasno określają, jakie informacje w oświadczeniu, to jest dokument, jakie informacje tam się powinny znajdować. I jeszcze kontynuując, witamy Pana Burmistrza. To też nie widzę, telefon był jakiś. Chcę zgodzić z moim przedmiotem, bo to tam podałeś, że odniosłeś się do tego wyroku Sądu Najwyższego, ale dokładnie wiem, że w Polsce nie obowiązuje system anglosaski, czyli precedensów, tylko kazuistyka. Każdą sprawę rozpatruje się osobno. Dobrze wiesz, że jeżeli mamy pisma procesowe, to obie strony zawsze się powołują na te wyroki, a ostatecznie każdy się w tej sprawie wypowiada się przede wszystkim całą tą drogą, powiedzmy sobie, aż do wyczerpania wszystkich możliwości pozwolenia. Więc ta sentencja, brak sentencji drogi w Sądu Najwyższego, nie jest nigdy wyjątkiem dla mnie. Pereszku, witamy Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, jesteśmy w punkcie sprawy wniesione. Pozwoliłam sobie oddać głos rodzicom. Jest to reprezentacja rodziców ze szkoły podstawowej nr 7. Rodzice tutaj zwrócili swoją uwagę na pewne takie bardzo nieprzyjemne zjawiska, jakie mają miejsce, na przykład wyzwiska ze strony nauczyciela pod kierunkiem dzieci, cytując nawet poniżanie, debil, chęć nagrywania rodziców, zastraszania rodziców. Tutaj Panie Burmistrzu, również rodzice zwrócili uwagę, że zajęcia odbywają się na stołówce, ja cytuję oczywiście, bo to jest przekazana i na świetlicy, podczas gdy w godzinach pracy szkoły w salach, sale są zajęte przez stowarzyszenie. To jest tutaj kilka takich punktów, Panie Burmistrzu, z którymi dzisiaj rodzice właściwie... Tutaj bym chciała sprostować to, co Pani powiedziała, ostatni punkt. Tak, w umowie stowarzyszenia jest adnotacja, że na czas trwania zajęć ze stowarzyszenia są udostępniane klasy 1, 2 i 3. To jest w umowie.
gdzie jest to rzeczą niemożliwą, bo nasza szkoła jest przepełniona, więc nie może korzystać z tych zajęć, bo nasze dzieci mają tam lekcje. To była przerosza i sprostowanie, pani to źle ujęła. Bo my chcemy też nikogo wprowadzić. Znaczy ja nie zrozumiałam, przepraszam, sam sobie nie zrozumiałam. Przecież ta informacja po prostu. Pani burmistrz, żeby potem nie było, że myśmy coś znowu mówili. Oczywiście, dziękuję bardzo, że pani, panie burmistrzu, może korzystając z okazji, że pan burmistrz znalazł na nas czas, pozwoliłam oddać głos panie burmistrzu. Tam też pan powiedział nagrywanie rodziców, nagrywanie dzieci, nie rodziców. Ten pan nagrywał dzieci na lekcji matematycznej. Nie rodziców. Ten nauczyciel postawił telefon i powiedział do dzieci. Teraz zobaczymy, czy wasi rodzice będą na tyle mądrzy, że czy będzie ich stać na adwokata, jakoś tak to było, tak? To są groźby. Z tą mamą skonsultować, jak bym sobie to dokładnie określił, tak? O czym tu mówimy? Tutaj cały czas mówimy o tym samym. Nie ma komunikacji między rodzic a dyrekcją. Nie ma. Choćbyśmy chcieli, nie wiem jak. Czyli najpierw trzymać się tego ciągu komunikacyjnego, czyli wychowawca, dyrekcja, to jest tylko jesteśmy dyrekcja. Bo już dalej nie pójdziemy, dlatego tutaj jesteśmy. Tak jak mówiłam, no bardzo dużo dzieci odeszło z naszej szkoły i odejdzie jeszcze więcej, bo my jesteśmy zafascynowani szkołą SP10, aczkolwiek na naszej pani, która tam podaży, byłoby to na rękę, tylko że to jest nasza szkoła. Panie burmistrzu, jeszcze z wiedzy, którą mam od pani naczelnik, takie pani naczelnik nie wiedziała, ani wydział merytoryczny podrabiający do pana burmistrza o tego typu zdarzeniach. Także tutaj już też to wynikło. Czy pan burmistrz chciałby zająć głos? Czy... Tak, ja bym poprosił oczywiście. O, pani Danusia ucieka? Nie. Na stronę. Dobra. Nie no, wszelkie nieprawidłowości oczywiście śmiało proszę do nas zgłaszać. My oczywiście jako urząd nie zajmujemy się nadzorem pedagogicznym, no bo to nie jest absolutnie w naszej gestii, natomiast tak jak zawsze będziemy chcieli pomóc i gdzieś tam z panią dyrektor, czy z dyrekcją całą, z całą pewnością się umówimy i porozmawiamy. Jeszcze tak odniosę się do tej sytuacji, co było tam, koleżanka mówiła, że rodzic został zaproszony przez wychowawcę do szkoły, myślał, że chodzi o jego dziecko, a się okazało, że poszli do gabinetu dyrektora i ta pani wychowawczyni miała zeszyt, który miała zapisane kropka w kropkę słowa, który ten rodzic powiedział o pani dyrektor na zebraniu i pani dyrektor go zastraszała. I nie robi tak tylko z jednym rodzicem, tylko z innymi właśnie w ten sposób. Zapraszają rodziców, nie ma współpracy z rodzicami, tylko jest zastraszanie tych rodziców jeszcze, tak? No, ale ja rozumiem, że państwo wtedy jakąś skargę gdzieś składacie, tak? No bo porozmawiać to sobie możemy. Ale kurator nie widział żadnych uchybień, żadnych odniesień, bo pani dyrektor zaprzeczyła. Mając dowody na biurku wysłane, widzieli na własne oczy, ale byli w szkole i pani dyrektor zaprzeczyła. Jeżeli ja mam dowód potwierdzający coś, no to dlaczego ja słyszę, że zaprzeczyła, skoro to wychodzi, to jest dowód, tak? W sprawie. To nie jest dowód zmyślony, tylko to jest dowód zrobiony z rzut ekranu na przykład, tak? Czy zdjęcie. Ale kuratorium napisało, że pani dyrektor zaprzeczyła. Z kuratorium, wie pani, ja nie będę tutaj wojował ani walczył z tego względu, że mają swoje kompetencje i ani my nie będziemy im wchodzić w kompetencje. Także to jest organ nadzoru pedagogicznego. Natomiast ja absolutnie nie uchylam się i tak jak czy na Radę Rodziców do państwa przychodziłem, czy w innych spotkaniach, które była prośba, no to ja bym poprosił takie krótkie, hasłowe rzeczy, jeśli ktoś z państwa chce ze mną iść na rozmowę z panią dyrektor. Nie ma problemu. A ten dyrektor nie przychodzi na żadne rozmowy, nie może być panią dyrektor. Na nasze pisma, na jakieś prośby, chociażby ten monitoring, o który pana się pytałam, czy on tam działa, to była istotna rzecz, która była nam potrzebna do pójścia dalej. I dostaliśmy. Nawet nie napisała, nie działa. No spróbujemy, czemu nie mamy? No teraz już nie spróbujemy, już minęło 30 dni. To jest taki sam monitoring, jak ma większość, czyli po 30 dniach automatycznie się kasują. Kiedyś było 3 miesiące. Już jest za późno. Ze względu na przechowywanie. Nie, do czego pani mówiła. Spróbujemy się umówić w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia. Pani dyrektor miała dzień na dzień, więc powiedziałam, że powie, że nie może przyjść do tydzień razu.
zwolnienie lub coś tam innego. No, ona ma do tego prawo. Ale z rektorem się spotkamy. A nie, nie, bo to dotyczy zawadzie dyrektora. O tym w ramach właśnie Rady Rodziców z panem widzieliśmy. Wtedy pan zapewnił nas, że ma pan informację, że na pewno szkoła nie będzie już bardziej się przepełniać. Rzeczywiście może jak trochę ludzi teraz odejdzie. Ale dlaczego mamy podejść? No o to chodzi. Miał pan rację. Ja chętnie bym chciał zapytać panią dyrektor o problemy związane z przypomnieniem sal, tak? Jaka jest szansa rozwiązania tego problemu? Dzieci wchodzą na 6.55 dwa razy w tygodniu, małe dzieci. Zachudzenie higieny snu w ogóle dla dzieci, tak? O tej godzinie. Dzieci mają zajęcia na stołówce, to jest zresztą też na świetlicy. Dzieci mają limity wejść na przerwę do biblioteki, bo nie mieszczą się, bo jest to jedyne miejsce w szkole. Czy wszystko państwo pisaliście do kuratorium? No są same sprawy teraz niektóre, to są na bieżąco. I no to jest, szkoła jest przeładowana, po prostu, szasy. I to niestety jest też na barkach miasta, jak się spodziewam, bo to wymaga inwestycji. Aplauz. Więc tutaj jest do pana pytanie, co możemy zdziałać. Z inwestycji, no to teraz sala gimnastyczna, ale u was jest na tapecie w najbliższych dniach, może tygodniach. Usłyszycie państwo prawdopodobnie bardzo dobrą nowinę. W ramach budowy tej sali gimnastycznej również przewidziana jest, nie wiem czy państwo byliście na tej ostatniej radzie rodziców, także ten wariant na 99% będzie realizowany. W związku z czym też mamy informacje z Ministerstwa Sportu, że pozwolą nam robić różnego rodzaju modyfikacje. Także w tej, nazwijmy to, z antresoli, tam będziemy mogli albo stworzyć przestrzeń do ćwiczeń, możliwe też będzie stworzenie przestrzeni na, nawet na salę dydaktyczną. Bo tam jest to są duże przestrzenie. Nie, o dolnej części, że dolna część będzie na sanitariaty, szatnie realizowana, a górna część w tym momencie tam jest chyba 400 metrów kwadratowych razem na wszystko. My już jesteśmy po przetargu. Oferty, które zostały złożone, są takie, że kwotowo jesteśmy w stanie je dźwignąć. Także zarówno SP6, jak i SP7 mam nadzieję, że w ciągu góra miesiąca czasu będziemy mogli powiedzieć, że podpisujemy umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Dostaliśmy wiadomość, że do końca czerwca na pewno nie ruszy żadna budowa, więc możemy robić testy. To pewnie tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie? My też mamy z Ministerstwa Sportu na razie opinię taką, że nie będziemy mogli przekroczyć roku. Także jak tylko będziemy mieli. Szybko. Tak. Także będziemy wchodzili niezwłocznie. Także ten czerwiec z festynem jest zagrożony i będzie wtedy prośba do państwa, żeby to przełożyć. Myślę, że festyn nie jest tak ważny jak budowa sali i utrata dotacji 2,5 miliona złotych. Nie? Pani Danusiu, błagam panią, niech pani mi mówi, że nie. Sala gimnastyczna jest na przyszłość, na lata, a festyn można raz złożyć. No. My sobie damy radę, my na łąkach robimy, ale robimy. I teraz widzicie państwo, jakaś świetna komunikacja? Nie, Musieliśmy przyjść tutaj, żebyśmy... Panie Danko, to jest wiadomość z dzisiaj. Tego zabrakło, tutaj też mówię. Ale ja mówiłem, dzisiaj dopiero mogę wam powiedzieć, ponieważ jestem po rozmowie z panią skarbnik, a oferty były składane w tym tygodniu. Także to jest świeżutka informacja. Nikt nie mógł państwu tego powiedzieć, nawet ja wczoraj. Także bardzo proszę tutaj nie przypominać tego panią dyrektor. Ale myśmy po tej hali, że panią, tam już przecież panią natomiast był przetarg pierwszy, który nie wyszedł, był powtarzany. Sam państwu też mówiłem, że to jest, różne sytuacje się zdarzają. To nikt nie jest w stanie zagwarantować, że wszystko pójdzie jak składka. Niestety są poślizgi i w postępowaniach przetargowych. Firmy czasami popełniają błędy, czasami ceny są za wysokie, często to trzeba powtarzać. Także tutaj nikt nie jest w stanie państwu zagwarantować na 100%, że coś będzie. Gdyby prawo było inne, gdybyśmy mogli dogadać się z firmą i po prostu tą firmę zakontraktować, tak jak każdy z nas robi w domu czy w naszych działalnościach gospodarczych, to okej, ale my mamy prawo zamówień publicznych. 30 tysięcy euro, czyli około 150 tysięcy złotych, my wchodzimy w przetarg. A w jakim stopniu ta budowa tej hali zmienia
minimalizuje to, z czym się borykamy w tym miejscu. Właśnie jak na takiej hali można prowadzić zajęcia dydaktyczne. Ale my nie mówimy o hali. My nie, mówimy, ja nie wiem, czy pan wie, jaka jest budowa Mosiru. Był pan na Mosirze w Rumi? Tak. Na Mosirze mamy halę i obok mamy na dole szatnię, a u góry antresolę. I ta antresola będzie przestrzenią, którą będziemy mogli wykorzystać na różne cele. Ona będzie odgrodzona ścianą albo szybą od sali gimnastycznej, w związku z czym jest to normalne pomieszczenie, które będzie wykorzystywane w taki sposób, jaki szkoła potrzebuje. Także to jest kilkaset metrów kwadratowych dodatkowej przestrzeni. I to z radnymi tutaj naszymi już mieliśmy dogadane, że idziemy w wariant ten szerszy, dlatego zrobiliśmy ten program funkcjonalno-użytkowy o kilkaset metrów kwadratowych większy, mając na uwadze potrzeby szkoły. Jest to maksymalna powierzchnia, jaką możemy wyjść poza obrys, nazwijmy to, tego planu zabudowy, ponieważ dalej już nie możemy iść, bo mamy boisko w planie zewnętrzne i jest niezbędna droga pożarowa i bez tej drogi pożarowej już ta hala by nie mogła powstać. Nie? Także my jesteśmy tam ściśnięci co do w zasadzie jednego metra i cały ten program funkcjonalny zostanie zrealizowany. Widzicie, drodzy Państwo, że odpowiadając na Państwa wcześniej pytanie, czy trzeba powiadamiać policję, przepraszam, telewizję, widzicie Państwo, że ta komunikacja jest z panem burmistrzem pod warunkiem, że pan burmistrz ma wiedzę. Ale to też do pana burmistrza. Jeżeli jest problem, pan burmistrz ma dużo pracy na piśmie, tak jak tutaj zabrakło też z komunikacji z Państwa strony, z organem prowadzącym, wszystko zapisywać. Jeżeli byłyby zapytania bądź też jakieś uwagi do samego funkcjonowania placówki, jak i komunikacji, wszystkie te problemy, które Państwo dzisiaj podnosili. Myślę, że pan burmistrz by na pewno odpowiedział. Ale pan burmistrz już wie od półtorej roku, z czym się zmagamy, więc... Wie pani, jeśli my nie rozmawiamy przez półtora roku, to ja mam nadzieję, że jest wszystko ok. Natomiast Państwo macie do mnie numer telefonu bezpośredni. Pani Danusia częściej mnie widzi nawet niż przez telefon. Także ja nie mam problemu z tym, że ktoś do mnie zadzwoni, czy proszę o pilny kontakt. Ja wtedy wieczorem odzwaniam po wszystkich spotkaniach, bo nie ukrywam, tych spotkań jest tak dużo. Przed chwilą skończyłem ostatnie, dlatego dopiero teraz zszedłem i my się zajmujemy tymi tematami. Zresztą no, z siódemką sami Państwo widzicie, ten kontakt jest. Chęć pomocy, też jest. Też dotrzymujemy słowa, bo faktycznie te zaprogramowane rzeczy idą. Ja jestem dumny z tego, że w siódemce i pierwsza hala się pojawiła i ta druga teraz się pojawi, kolejne przestrzenie. Także myślę, że tutaj no my idziemy do przodu. Tak samo na Radzie Rodziców też miałem, poprosiłem szefową Rady Rodziców, żeby mnie skontaktowała, bo tam było coś z tymi diagnozami nie tak, z jedną panią. Do tej pory od tej pani nie mam telefonu, chociaż ja sam prosiłem też o kontakt. Tak? Super. No, nie no super, bo ja bym chciał to zobaczyć, dobrze, bo ja uważam, no to, że to świetny projekt, gdzie my diagnozujemy dzieci. Nie, to, ale, nie rozumiem jednej rzeczy. Pan, szczerze mówiąc, powinien zajmować się, no nie takimi problemami, od tego jest dyrektor. My z dyrektorem no nie możemy nic załatwić, więc no naprawdę. Od tego jest wiceburmistrz Wittbrock. Wiemy, że ciągle musimy wam... On się edukacją zajmuje. ...problemami, to z naszą panią dyrektor tam nawet nie możemy wejść. Nie chciał dzisiaj przyjść. Swoją pracę, swoje życie, swoje sprawy. Pani dyrektor jest nasza, od naszych spraw. Natomiast, nie pani wicedyrektor, no, ale natomiast pani jest część rodziców, ta, która bardzo chwali panią dyrektor, jest część rodziców, która bardzo krytykuje panią dyrektor. Nie? Dobrze państwo wiecie, że tutaj są skrajne opinie w waszej placówce, gdzie są rodzice, którzy mają naprawdę bardzo dobre i relacje. Zwolnić i zatrudnić od nowa. Dzieci i opieka. Naprawdę te opinie są u was bardzo rozbieżne, nie? Szkoda, że nie był pan wcześniej, to by pan usłyszał na temat SP10. Ale pan burmistrz będzie mógł otworzyć również film pana Arka. Panie burmistrzu, bardzo duże pochwały. Tak za bardzo nie mam czasu. Ja poczułem w pigułce, jak czymś pomóc, nie? SP10. Słucham? Jestem zachwycona SP10. Wczoraj pozwoliłam sobie pójść na dni otwarte. Tak jak tutaj skrót.
że tak powiem, że ktoś, kto organizuje takie dni otwarte, uważam, że jakby nie ukrywa się z niczym, jest otwarty do ludzi, nie ma nic do ukrycia, chętnie puści tych rodziców, żeby faktycznie sobie obejrzeli tę przestrzeń. No my takiej możliwości nie mieliśmy. I to, co zobaczyłam, to są w ogóle zupełnie dwa różne światy. Tak naprawdę odległość kilometra, a to jest normalna polska, państwowa szkoła. Taka zadbana. Zadbana, gdzie widać tą dbałość, że ktoś trzyma nad tym pieczę, że wszystkiego pilnuje i to, że tak powiem, chodzi tam jak w zegarku. I czuć, że atmosfera, może nie wnikam jakby w relacje między pracownikami, ale nie czuć tam napięcia, jak się wchodzi. Naprawdę miałam przyjemność rozmowy z wieloma nauczycielami. Bardzo jestem mile zaskoczona i od wczoraj nie mogę, że tak powiem, tego swojej fascynacji gdzieś tam przetrawić, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka jest rzeczywistość. I zwykle tu mówimy o zupełnie dwóch różnych światach. Jeżeli pan czy pan Sinicki wcześniej mówiliście nam, że w siódemkę, cytuję, są pompowane pieniądze, to w dziesiątkę to chyba jest, nie wiem, miliardach, 10 miliardów. Nie, miliardy, nie. Wcześniej sala gimnastyczna, ta duża, została wybudowana jeszcze chyba zanim my nawet radnymi zostaliśmy przed 2010 rokiem, także można powiedzieć, że dziesiątka była kompleksowa. W 2011 została oddana do użytku. Realizowana. Dokładnie. I, no akurat ta sala, ja tam byłem w dziesiątce, jest świetna, plus cały budynek jest zupełnie też inną tkanką w innych latach. Nawet niektórzy radni nie wiedzieli, że jest taka sala gimnastyczna. Tutaj też Państwo mieliście rację, że zarówno w urzędzie, jak i w innych placówkach właśnie są takie sytuacje, bo to co Pani powiedziała, Pani bardzo dziękuję za opinię w dziesiątce, ponieważ z dziesiątką też mieliśmy tutaj akurat z dwoma klasami spotkanie, gdzie jest analogiczna sytuacja jak u Państwa, nie? Także macie rację. Drodzy Państwo, ale bardzo dziękuję za tą opinię. Na pewno czekamy do dziesiątki. Drodzy Państwo, podsumowując, ja pozwolę sobie jeszcze te hasła przedstawić Państwu, z którymi dzisiaj Państwo przyszli, problemy, które Państwo przedstawili. W formie notatki przekażę Panu Burmistrzowi. Bardzo proszę również Państwa, żebyście takie też pismo złożyli. Więc hasło po przedstawie. Bardzo proszę mnie poprawić, jeżeli... Czyli na początek chyba brak komunikacji. Tak, no właśnie tutaj jest brak komunikacji z dyrektorem. Wyzwiska nauczyciela matematyka kierowane do dzieci. Nie traktowanie rodzica jak wroga przede wszystkim. Traktowanie, już sobie to zapisuję. Zajęcia na stołówce i świetlicy, które się odbywają. Podnosili Państwo również taki problem umowy na powierzchnię, użyczenie powierzchni przez szkołę i później stowarzyszenie, któremu została ta powierzchnia użyczona, podnajmuje tą powierzchnię kolejnym firmom. Tak? Tak, czy tak. To również zapiszę Panu Burmistrzowi. Stowarzyszenie w firmie Plusik, Minusik i Kids. To będzie tak hasłowo. I Panie Burmistrzu, ostatni problem, jeżeli Państwo zwrócą uwagę, jeżeli nie. Szkoła otrzymała z projektu drukarkę 3D, jak również inne nasze placówki. Pan Burmistrz pewnie pamięta. Ta drukarka ponoć jest spakowana cały czas od 2 lat i nieużywana. A to też jest niezgodne z realizacją tego projektu, więc to zapisałam, z czym Państwo przyszli. Jeżeli jeszcze... A i jeszcze zbieranie właśnie. To jest to, Panie Burmistrzu, co też byśmy prosili o to, żeby to sprawdzić. Ja oczywiście też to do Pana Burmistrza zapiszę. O to zbieranie pieniędzy nauczycieli od rodziców bez pokwitowania na papier ksero. Już w tym roku nie. Do ubiegłego roku szkolnego. Czyli w tym roku już nie. Czyli to już nie jest problem. Tylko że muszę to wykreślić. Ale był. Był. Ale to już nie ma, więc drodzy Państwo, nie ma problemu. To jest wcześniejszy zaistniały problem. Nie ma potrzeby Panu Burmistrzowi już tutaj tym tematem. Ale to było, to sprawdzić, że te pieniądze nie. Nie, nie, to było po naszej interwencji. Faktycznie w tym roku to się skończyło, bo myśmy doszli do dokumentacji, która, tak jak mówiłam, myśmy dali po 60 zł na papier ksero, a potem faktura przyszła do Urzędu Miasta, gdzie znowu Urząd Miasta oddał te pieniądze za ten papier ksero, więc moim zdaniem powinien ten papier ksero powinien być kupiony na parafon. Lepiej nie dawać nic. Drodzy Państwo, bardzo proszę na piśmie
nie między sobą, bo to naprawdę później się rozmywa. Państwo... wszystko razem. I składki od rodziców, i stowarzyszenie na papier ksero, i dama, która... Także... Skierować, sformułować pismo do organu prowadzącego, do pana burmistrza. Moje dziecko co prawda wyszło z podstawówki, natomiast my przez 8 lat też tam rzucaliśmy się na różne rzeczy. Nie? My rozumiemy, tak. Tylko że tu nie chodzi o to, tylko tu chodzi o to, że to było stricte jawne, że to było wyciągnięte z trzech sznurów do jednego ogara, a myśmy za to zapłacili. To tylko o to chodziło, faktycznie myśmy to że tak powiem, rozpowszechnili i wycofała się szkoła z tego, bo to było troszeczkę. To było nie fair, no. To było zagranie nie fair. Ale jest naprawione. Tak, jest naprawione. Nie dajemy, po prostu buntujemy się i nie dajemy papieru ksero, bo mają jeszcze zeszłe.